Cześć, jest ze mną Maciej Danieluk, ja nazywam się Dawid Łasiński, a w tych kilku lekcjach, filmach opowiemy Ci, jak stosować oprogramowanie dostarczone z ekranami ViewSonic. Maciej, czy to będzie trudne? Mam nadzieję, że nie. No to do roboty. Tym razem spotykamy się po to, aby stworzyć wspólnie pierwszą multimedialną lekcję. Zrobimy to wykorzystując aplikację Whiteboard, dodamy film, stronę internetową, wyszukamy grafiki, a następnie zapiszemy to wszystko w chmurze, po to, by następnego dnia móc skorzystać z tej lekcji w szkole. Tworzenie naszej lekcji zaczniemy od wyboru tła. W lewym dolnym rogu mamy przycisk, po naciśnięciu którego pojawiają nam się tła wbudowane w aplikację. Jeżeli żadne z tych teł nie podoba nam się, możemy kliknąć na przycisk Originals i poszukać tła, które będzie odpowiadało naszym potrzebom. Powiedzmy, że wybierzemy tło z kategorii Health, klikniemy na tło, które nam się podoba, naciśnięcie przycisku Apply spowoduje wstawienie tła do naszej prezentacji. Kolejnym etapem będzie wpisanie tytułu naszej lekcji. Oczywiście możemy zmienić położenie naszego tytułu, wielkość czcionki, którą żeśmy ten tekst napisali i w tym momencie możemy tworzyć naszą lekcję. Podstawowym elementem powinno być wyjaśnienie naszym uczniom, co to jest RKO. Klawiszem z Windowsem przełączymy się do naszego systemu, gdzie w wyszukiwarce możemy wpisać RKO i jeżeli podoba nam się odpowiedź, wystarczy kliknąć na zakreślacz, zaznaczyć obszar, który nas interesuje i w tym momencie zostanie on wklejony już na naszą tablicę. Możemy oczywiście przesunąć w dowolne miejsce to, co żeśmy znaleźli. Możemy na przykład w tej chwili porozmawiać także z uczniami na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej albo poprosić ich o wyszukiwanie jakiejś informacji. Klikamy sobie w magiczne pudełko. W narzędziach dostępnych w aplikacji wybieramy stoper, umieszczamy go na naszej tablicy. Możemy oczywiście zadać uczniom pytanie. Włączymy wtedy nasz stoper. Po 10 minutach zakończymy dyskusję. Klikniemy sobie na nową stronę i w tej chwili wstawimy sobie film wyjaśniający nam, czym jest RKO. Przełączamy się do YouTube'a, wpisujemy szukane przez nas hasło, wybieramy film, wystarczy kliknąć dwukrotnie, aby film został wstawiony na nasz slajd. Możemy go przesunąć, możemy go powiększyć, możemy też wstawić inny film lub po prostu dowolne zdjęcie, które jest nam potrzebne. Przełączymy się z powrotem do Windowsa, wpiszemy sobie i poszukamy pasującego obrazka do RKO. Na kolejnym slajdzie wstawimy informacje dotyczące RKO w taki sposób, żeby uczniowie mogli przeczytać stronę internetową. W związku z czym wybieramy przeglądarkę internetową, wpisujemy adres, który nas interesuje, wybieramy stronę, która nam się pojawiła i jeżeli chcemy w tej chwili, żeby ta strona w interaktywny sposób była umieszczona w naszej prezentacji, wystarczy kliknąć na przycisk Utwórz z bieżącej strony internetowej narzędzie. Klikamy na niego. Oczywiście możemy sobie przesunąć, powiększyć to okno w zależności od tego, jak będzie nam to potrzebne. I mamy wstawiony fragment strony internetowej. Przełączmy się w takim razie do trybu prezentacji. Strzałeczkami wrócimy do pierwszego slajdu. I zobaczcie Państwo, mamy stworzoną prezentację, gdzie mamy wyjaśnione, co to jest RKO. Następnie uczniowie będą prowadzić dyskusję na dowolnie wybrany przez nas temat. Możemy przełączyć się do kolejnego slajdu, gdzie uczniowie obejrzą film dotyczący resuscytacji, a na ostatnim slajdzie zapoznają się ze stroną internetową, gdzie są wszystkie informacje na ten temat. Teraz wystarczy tylko kliknąć na ikonę folderu. Możemy tą prezentację zapisać albo na dysku lokalnym jako plik OLF, lub klikając na ikonę dysku sieciowego, który jest podłączony, też możemy zapisać to w chmurze. Zapisanie tego w chmurze pozwoli nam odtworzyć to na naszym monitorze w szkole bez potrzeby brania jakiegokolwiek pendrive'a czy przesyłania tego sobie na komputer szkolny. To było dość proste, więc mam nadzieję, że będziesz z tego korzystał na co dzień w swojej pracy.
Pamiętaj, dodawanie materiałów wideo, dodawanie grafik, dodawanie fragmentów stron jest po to, żeby uczeń jak najwięcej wyniósł z Twojej lekcji. Zrobisz to raz porządnie i będziesz mógł wykorzystywać zapisane lekcje przez długi okres czasu. Cześć!